jest cholernie gorąco. Ja ci naczuł was tak jest. Ale stwierdziłem, że jest taki teraz, mam teraz taki liwy chwilę i stwierdziłem, że zrobimy sobie vloga. Z pisania listów. Nie jest to może coś niezwyczajnego, ale pokażę wam pisanie dwóch listów, które planuję napisać. I co? Widzimy się zaraz. Dobra, racji, iż miałem pisać dwa listy, to napiszemy sobie dzisiaj dwa. Pokażę wam do kogo. Najpierw to wyciągam z puszeczki, w której mam karty przygotowane do wysłania jako kłód do podpisów. I szukamy szanownych panów, do których będziemy pisać. Napiszę sobie dwa listy zbiorcze. Bo chciałem sprawdzić, czy jeden kto podpisuje zagraniczny, mianowicie Hajutka Helsinki oraz do Zagłębia Lubin, ponieważ do Zagłębia wrócili starzy nowi piłkarze. No i co? I pokażę wam do kogo. W przypadku Zagłębia są to dwójka Jarek Jach na tej karcie ulubieńcy fanów, bo ta karta jest tak zniszczona, że nikt się nie zechce. No i Jarek Woźniak, żeby ją też mógł podpisać. I tutaj Hajutka Helsinki, piłkarze Finlandii, czyli Toivio, Hetemaj i Raitala. Także co? To będziemy dzisiaj pisać. Dobra, sorry za takie dłuższe cięcie, ale potrzebowałem wyrwać papier. Jak piszę listy, no to użyłem takich kartek zeszytu, tylko ona jest taka naderwana, no to ładnie się oprzytnie. I drugą tak samo, to zaraz to zrobię. Dobra, miarę ładnie przyciąłem te kartki. Nadmiar papieru wyrzucimy, bo nie jest niepotrzebny. Dobra, przełożymy te karteczki tutaj. Tutaj wystawię może te karty, niech one robią za takie tło. Żeby coś było. I Raitala, dobra. Dobra, jednak chciał tak mocniej, no to nie napiszemy sobie list do Zagłębia. Standardzik, znaczy taki pisarski. Dobra, taki mały adres zacząłem pisać. Jaki wstęp napisałem do Zagłębia. Bardzo trudno. O nas dwie karty panini wizerunkiem nowych piłkarzy pańskiego klubu. Czyli tutaj wymieniamy, że czyli Jarosław Jachak, Neymar, przecinek Arkadiusz Woźniak. Tutaj wiadomo. Swoją drogą, jak taka mała wstawka teraz, jak chcecie pisać do jakiegoś klubu, i macie swoje karty, swoje zdjęcia, no to polecam Zagłębia, oni odpisują nawet bez jakichś tam znaczków czy coś. Chciałbym, oni odpisali mi te karty. Dobra, więc do Zagłębia jest napisane mniej więcej tak samo jak zawsze piszę do Zagłębia. Więc tutaj jest to. Teraz czas napisać do HJK. Nie wiem, czy to nie jest takie proste. Tutaj w sumie też mogę odłożyć na tą puszkę, ona nie będzie potrzebna. Chcemy dzisiaj tak naprawdę nie zapisać, jeżeli chodzi o te kluby. No, tylko na te dwie, bo nie ma sensu pisać więcej. Przy okazji dajcie, na co będziecie wysyłać. W najbliższym czasie, tak mówię, teraz dać znać, że planuję w przyszłym tygodniu wysyłać dwa
do niższych lig. W Polsce dwa listy, a z zagranicznych dwa do Szwajcarii i dwa do Belgii. Łyk wody, pamiętajcie, że trzeba pić wodę, jak jest upał. Dobra, teraz przenosimy się do Finlandii. Rajtalo, pod wrażeniem mam ponad 3/4 listu do HJK. Dobra, w ogóle teraz uważam, że każdy z tych kart jest z innej kolekcji. No dobra, formy to jest, nie wiem, dobra, tutaj panowałem, ale dobra. Okej, dobra, tu już napiszę, że Twin Letter Silken und Envelope with my August 2 and 3 cards for signatures. Thank you in advance. Greetings. I tutaj się podpisuję. Dobra, mamy dwa listy. Jak mamy te dwa listy i mamy karty, to mamy połowę sukcesu. Wezmę te karty teraz. Wezmę, rozdzielę na położę przy listach, które będę wysyłał. I teraz chyba najważniejsza część, czyli koperty. W tym przypadku potrzebujemy 4 kopert. Na całe szczęście, a przewidziałem, że nie odjebie, mam trochę tych kopert w domu. Przydadzą się 4. 4 sztuki. Po 2 na list, bo jak pamiętacie, no, potrzebne są koperty zwrotne. Także co, ja je zaadresuję i zaraz wrócę. I dobra, bo udało się już zaadresować 4 koperty. Teraz wystarczy tylko zapakować listy, co już zrobię na waszych oczach. Zazwyczaj to robię tak, że kopertę zwrotną, karty tak zawijam. Otwieramy kopertę podstawową. List składamy na pół, to akurat jest jedna karteczka, więc na 4. List tam się raczej nic nie stanie. Dodamy list do środka. Dodamy do wyjątku, czyli kopertę wzrostną i kartę na podpis. I tutaj mam tą taką tasiemkę, którą trzeba oderwać od koperty. No i przyklejamy. Mamy zabezpieczoną w miarę kopertę. I co, jeden list jest już. Teraz bierzemy drugi. Karty tak samo, bo w sumie wszystkie są jednej wielkości. Półliska. Ok, list tak samo składamy na 4. Koperta. Wkładamy list, wkładamy kopertę, wkładamy tą tasiemkę taką, zaklejamy i w ten sposób mamy gotowy list do zapakowania. Zapakowany, jeszcze mogę go wzmocnić tasiemką później. Mamy ten do zagłębia. I tu mamy do Helsinek. Także no, tak flirtuje się pisanie listów. Nie wiem, czy chcecie więcej takich vlogów, bo w sumie no to nie jest takiego wyjątkowego, tak. Nagrałem, bo w sumie nie mam co robić, a pani z kimś pogadać. Dobra, ja tu jeszcze teraz wyrzucam te papierki. Listy pakuję do miejsc, do torby, gdzie mam rzeczy do wysłania. I co, ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się. Siema.